Nazywam się Nika Jaworowska-Duchlińska. Od 15 lat mieszkam pod Piaseczyńskiej wsi Baszkówka. Chciałam podziękować za zaproszenie do udziału w Festiwalu Pięknej Książki i możliwość opowiedzenia w kilku słowach o tym, co robię. Z zawodu jestem scenografką i kostiumografką, a od kilkunastu lat również ilustratorką książek dla dzieci i młodzieży. Pierwsze książki, które zilustrowałam, są to dwa tytuły autorstwa Tomka Trojanowskiego, wydane przez wydawnictwo WAB, które były również nominowane do książki roku polskiej sekcji IBD. Kolejne moje książki, które zostały wydane przez lokalne, ale o szerokim, dużym zasięgu wydawnictwo Widnokrąg, przy okazji pozdrawiam dziewczyny, to książka, której kilku ilustratorów ilustrowało bajki La Fontaine'a. A kolejnym owocem naszej współpracy była moja pierwsza książka autorska Gang fałszywych Mikołajów, historia Nosy Reniferum mrożąca, skąd inąd wielce pouczająca. Książka o wymowie ekologicznej i również ucząca o tym, jak być sprawnym, skutecznym detektywem. Kolejną książką, również autorską, była książka Z duchem do teatru, która w sposób postaci takich krótkich opowiastek, mini opowiastek opowiada o tym, czym jest teatr przed, na scenie i za sceną. Przewodnikiem po teatrze jest postać ducha. I z tą książką, jak i również poprzednią Gangiem fałszywych Mikołajów przeprowadziłam wiele, wiele warsztatów z dziećmi i młodzieżą i książki okazały się świetną bazą do rozmowy zarówno o teatrze, jak i o tradycji. Dzieciaki bardzo, bardzo chętnie wchodziły w oba te światy. Potem pojawiły się książki, które ilustrowałam z innymi autorami, między innymi Droga do Nobla o Marii Skłodowskiej-Curie, wydawnictwa Egmont, seria króciutkich książek dla dzieci z serii czyta się wydawnictwa Wilga o rodzeństwie młodych detektywów, książkę Potworaki, usypiaki z Anetą Dworczuk-Perchuć i Zosią Perchuć w wydawnictwie Jaguar wydaną, a kilka lat temu, w 2015 roku, skończyłam podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim. Literatura i książka dla dzieci wobec wyzwań nowoczesności. Tam spotkałam Karolinę Grabarczyk, z którą od tamtej pory jesteśmy grupą artystyczną Dwa Wilki, prowadzimy wspólnie artystycznego bloga. I wydałyśmy już wspólnie kilka książek. Pierwszą książką była książka wydana przez wydawnictwo Media Rodzina i Ty możesz zmienić świat. 42 inspirujące historie o niezwykłych dzieciach. Na fali książek o znanych dorosłych napisałyśmy książkę i zilustrowała. Książkę Karolina napisała, ja zilustrowałam książkę o tych najmłodszych, którzy musieli mieć naprawdę wiele, wiele odwagi, by zrobić ten krok, którego boją się czasami zrobić, który boją się czasami zrobić dorośli. Dla zejścia z poważnych tematów obie zrobiłyśmy również taką serię Tribajka, wydane z wydawnictwem Dziwny Pomysł. W serii Tribajka znajdują się tytuły Czerwony Kapturek, który jest również książką aktywnościową i dziecko może stworzyć tutaj dwie równoległe historie. Książka pozostawia bardzo wiele pola do wyobraźni i do samodzielnego opowiedzenia tych własnych historii. Są to książki wewnątrz czarno-białe, z bardzo skąpymi ilustracjami, zarysami pewnych sytuacji, które dziecko wymyśla samo. Kolejny tytuł to Smok Bawelski i Trzy Świnki. I
ponieważ było nam trochę za wesoło, to z Karoliną postanowiłyśmy, że wydamy książkę również poważną. Tym razem adresowaną już do doroślejszego odbiorcy, 16+, Czarny kapturek, który jest taką próbą zmierzenia się z mitem czerwonego kapturka. Książka została współwydana z agencją wydawniczą Adfontes i książka powstała dzięki życzliwości bardzo wielu ludzi, którzy wsparli nas finansowo, byśmy tę książkę mogły wydać, która jest dla nas bardzo, bardzo ważna. Dziękuję.